Ewa Farna kocham ją jak wariat. Mati Jakubiec też kocha Ewę Farnę. Tak, uwielbiam. Zdolna bestia i moja rówieśniczka. No właśnie, twoja rówieśniczka, dziewczyna, która robi gigantyczną karierę. No. Jak miała 16 lat, zadebiutowała na festiwalu w Sopocie, na festiwalu Top Trendy. I wtedy właśnie piosenkę Cicho zaśpiewała. Naprawdę? Cicho? A ty będziesz śpiewał Cicho? No. Ale będziesz śpiewał Cicho, czy będziesz śpiewał piosenkę Cicho? No właśnie, postaram się śpiewać jej nie cicho, no ale nie da się tej piosenki śpiewać cicho, bo tam jest po prostu... Nie! No jest jak jest. No jest ciężko. Gdzie masz problemy? No na refrenach. Tutaj na przykład refren jest cały po prostu na przywaleniu, na mocnym głosie i bardzo wysoko. I to... Żeby nie spaść, no to trzeba, że tak powiem, dużo pracy. Hej! Yeah! Mocne! Hej! Yeah! Intensywne to jest. Yeah! No dobrze, jeszcze raz, no. Nie. A może robimy tu przerwy? Kiedyś. Możemy. Twego głosu wciąż mi brak. To nie jest tylko chodzenie, tylko to jest po prostu... Chodzenie po coś! Czytałeś tekst piosenki? No. No i? No, że nie tędy droga, to co? A, to nie tędy idę, idę drugą stronę. No. Nie tędy droga, na pewno to nie. No rzeczywiście, lekko nie jest. Jakbyś miał przez 3 minuty latać po tej scenie jeszcze na tych butach i po prostu tutaj ręka, tutaj... Ewa lata! No, a jest w twoim wieku. No dobra, po prostu miałem zawsze zwolnienie z WF-u, tak? I teraz to wyszło na tych próbach, dziękuję bardzo. Miałeś zwolnienie z WF-u? Tak! Nie sądziłeś nawet, że w życiu artystycznym ci tego zabraknie. Pamiętajcie, drogie dzieci, WF jest bardzo ważny. Bardzo ważny, teraz żałuję. Mati, a jak dykcyjnie? Bo Ewa świetna jest dykcyjnie. No staram się nadgonić pewne, że tak powiem, przeciwności losu. To nie dośpiewam. To do wygląda. Nie tędy droga, na pewno to wiem. Ta cisza zabiera ci mnie. 16 lat! Dokładnie. No to jadę. To jedź. Dokładnie 16 lat miała Ewa Farna, kiedy rozpoczęła swoją wielką karierę i pokochała ją cała Polska. Czy Matiego Jakubca pokocha cały kraj? O tym przekonamy się za chwilę, kiedy Mati wyjdzie z windy jako Ewa Farna. Cicho jakby cały świat zgasił światło, poszedł spać. Mamy kłopot ty i ja, jak słup odkryć smak. Między nami nuda, strach. Twego głosu wciąż mi nie tędy droga.
ciebie też. Halo, panie Królikowski, proszę bardzo. Strasznie mnie urzekła jedna rzecz w twoim występie, którą odtworzyłeś, wychwyciłeś, albo masz to gdzieś w sobie, taką młodzieńczą seksualność. O Jezu! I nawet to, że stoisz koło Piotra, jakby tej seksualności ci nie odbiera. Świetnie się to ogląda, świetnie się tego słucha, a twoja umiejętność transformacji i wcielenia się w młodą, piękną koleżankę po fachu jest dla mnie zdumiewająca i imponująca. DJ! Stwierdziłem, że powiem ustami fanów Ewy. Połowa podejrzewam, że powie, że to nie jest Ewa Farna. Druga połowa powie, że świetnie to zrobiłeś. I wszystkiego myślę, że dowiesz się przy mojej ocenie. A prawda leży po środku, jak zwykle. Prosimy bardzo. Kasiu. Mati, po prostu podciąłeś tę ciszę sztyletem świetnego, energetycznego głosu. Świetnie potrafiłeś podrobić głos i styl śpiewania Ewy. Bardzo lubię i cenię Ewę Farną i myślę, że Ewa wcale się na ciebie nie obrazi o interpretację i przedstawienie jej osoby, bo zrobiłeś to świetnie.